Pozdrawiam serdecznie. Przed weekendem nagrywamy co trzeba. Jedna walka, o której trzeba wspomnieć, już się odbyła, a mianowicie walka Horn kontra Zerafa. Przyzwoicie się to oglądało, powiem szczerze, jeden i drugi pięściarz w swojej kategorii wagowej. Zaskakująco, przynajmniej jeśli chodzi o Zerafę, liczący się w światowych rankingach, dlaczego o tym trzeba wspomnieć, zwycięstwo Horna po naprawdę krwawej aferze, jak pamiętacie, albo jak nie pamiętacie, to wypadałoby pamiętać, jak pojedynek Tomka Adamka z Brixem. Chłopaki z tamtej strony świata, widzę, lubią się bić, bo tutaj też krew się lała, zresztą widzicie na zdjęciach mocno. Zwycięstwo 97-92, 98-92 sędziów dla Horna. Trzeci jakimś sposobem widział remis 94-94, nie mam zielonego pojęcia, jak on mógł tutaj widzieć remis, dlatego że no, tutaj nie było ciosów, które nie dochodziły celu. Przesadzam oczywiście, ale rozumiecie o czym mówię. No, to było do jednej. Nie, do jednej szczęki nie było, ale to była taka walka, że trzeba było mieć naprawdę charakter, żeby tutaj przepękać, bo na przykład pierwsze 3/4 walki to każdy lewy prosty Horna dochodził. Zwycięstwo zasłużone, zobaczymy czy to się przełoży na jakieś pojedynki tutaj po drugiej stronie oceanu. Odhaczając rzeczy niezwiązane z tym, co będziemy oglądali, a jest 11 gal, 11 gal omawiać nie będę, będę omawiał raz, 2, 3, 4, 5, 3, 6 pojedynków, coś koło tego omówimy, to i tak jest bardzo dużo. Nie ma żadnych definitywnych zmian, jeśli chodzi o ustalenie szczegółów walki, bo szukałem słowa Cieślak kontra Ilunga Makabu w Kinshasie, ciągle jeszcze rzeczy niedopracowane. Wiem, że chyba na dniach, czy nawet wczoraj, czy dzisiaj serię szczepień ma przejść Michał Cieślak. Akurat rozmawiałem z kolegą, który zajmuje się rzeczami związanymi z przygotowaniem pięściarzy pod względem medycznym. Mówił mi, że nie wszyscy to dobrze znoszą. To w ogóle taka jest, tak pomyśleć, że gdyby, takie małe spostrzeżenie na boku, gdyby to nie była walka o tytuł mistrza świata, to podejrzewam, nikt z teamu Michała Cieślaka by jej nie brał poważnie, no bo kto pojedzie do Kinshasy, nie wiadomo ile tam jest, kto zagwarantuje pieniądze, czy ten rząd wyjmie te pieniądze, bo jest święto narodowe, czy nie wyjmie te pieniądze, po co komu takie stresy, dochodzą jeszcze te wszystkie szczepienia, które trzeba przechodzić, nie wiem ile w Polsce, w Stanach jest 5, bo sprawdzałem, jakbym zamierzał się tam wybrać, to 5 szczepień, które muszę przejść do tego zastrzeżenia. Po tych szczepieniach 2 czy 3 dni należy odpuścić sobie, no bo może organizm te wszystkie antydawki czy dawki podawane mające przygotować nas na to, co się dzieje w Afryce, niekoniecznie na wszystkich doskonale, czy dobrze, czy średnio, czy źle działają. Różne organizmy różnie to znoszą. Wiadomo, organizm sportowca to jest tak wytrenowane do możliwości Ferrari, nic tu specjalnie nie pomaga. Do tego jeszcze w tej tytuł mistrza świata oczywiście rewelacyjny, trzeba na to pójść. Od początku byłem za tym, natomiast naprawdę tak jak wspomniałem ostatnio, no, tych kokosów finansowych tutaj absolutnie nikt nie zrobi na tej walce. No i przechodzimy do walk, które są walkami prawdziwymi, niektóre nigdy nie powinny się odbyć. Policzyłem 3 walki, które nie powinny się w ogóle odbyć. Jedna z nich jest w głównej walce wieczoru. Właściwie 2 są walki w głównej walce wieczoru. Zacznę od Chavez Jr. kontra debiut Jacobsa, Daniela Jacobsa w wadze super średniej. Walka, która nie powinna się odbyć w tym momencie, kiedy Chavez Jr. odmówił testów antydopingowych w Los Angeles. Przepisy WADA, tego przez W, nie przez V, czyli Światowej Organizacji Antydopingowej, są proste. Odmawiasz testów, uznane jest, że test jest pozytywny. W tym momencie sprawa powinna się zamknąć. No, natomiast bardzo szybko po tej decyzji Eddie Hearn przeniósł galę z Las Vegas, gdzie ten pojedynek miał się odbyć i ta komisja sportowa jest bardzo mocna. Przeniósł pojedynek do, ważne, bo wrócimy do tego za chwilę, przeniósł do stanu Arizona i w tym samym momencie, kiedy on to przeniósł, Julio Cesar Chavez, a właściwie nie on, tylko jego adwokaci, podali decyzję komisji sportowej stanu Nevada do sądu. Stwierdzają, że jak komisja może mnie zawieszać, skoro ja nie przeszedłem testów, więc możliwe, że jestem czysty.
Ja w ogóle byłem święcie przekonany, że sędzia potraktuje to, że tak powiem, gorzkim śmiechem i powie, wypadaj synu. Natomiast okazuje się, że nie znam amerykańskiego systemu sprawiedliwości, który stwierdził, słuchaj, wiesz co, to my się zgodzimy, żebyś ty walczył, a później wy sobie to wyjaśnijcie. Rozumiecie paranoję tego całego galimatiasu? To znaczy, można być na jakichś nieprawdopodobnych koktajlach, skasować między 4 a 5 milionów dolarów, bo tyle, wierzcie mi, tyle zarobi za tą walkę Chavez Jr. Mimo, że odmówiłeś brania jakichkolwiek testów, przegrać walkę, poślizgnąć się, pamiętamy, to jest boks, tutaj kasa należy się taka sama, czy wygrywasz, czy przegrywasz, a później on to będzie sobie już zarobiony wyjaśnił. Przecież to jest jedna wielka paranoja. To jest absolutnie żenująca sprawa, że my o tym w ogóle w tej chwili mówimy. A Eddie Hearn natychmiast zabiera głos i mówi, słuchajcie, Matchroom, Boxroom z tej sprawy nic nie miało wspólnego, jako dowód, że my tylko byliśmy gotowi na każdą ewentualność. Powiem wam, że Gabriel Rosado, który walczy na WrestleMania za tej samej gali, był przygotowany jako zastępca dla Chaveza, gdyby sąd, a decyzja zapadła dzień przed ważeniem, zdecydował się, że jednak walczyć nie może. No więc moje pytanie jest proste. Skoro wy umywaliście od wszystkiego ręce, dlaczego nie zostawiliście tej gali w Las Vegas? No bo można było tak samo tą galę zostawić w Las Vegas, poczekać z tym Gabrielem Rosado. Gabriel Rosado tak samo mógłby wskoczyć na miejsce Chaveza w Arizonie, jak i w stanie Nevada. Więc dlaczego nie? Znaczy, dlatego nie, że komisja by do tego nie dopuściła. To jest druga sprawa. Natomiast no, to nie jest uczciwe, zwłaszcza, że możemy sobie znaleźć kilkanaście wypowiedzi w tym roku oficjalnych Eddiego Hearna, wyśmiewającego się z tych, którzy nie robią wagi. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ po całej serii zapowiedzi przez ostatnie dwa tygodnie, jak to jestem doskonale przygotowany, ja wam wszystkim pokażę to ze strony Chaveza Juniora. Wczoraj wyskoczył na wagę i wniósł 2 kg więcej. Konsternacja maksymalna, więc od razu stwierdzono, że w sumie to nikogo nie dziwi. Matchroom Boxing wydał komunikat. No to nie jest żadne wielkie zdziwienie, bo panowie umówili się na ten limit umowny 173 funtów, przypomnę 168 funtów, to jest limit wagi super średniej, dzień wcześniej. Czyli po raz kolejny, ja nie wiem, czy ci wszyscy ludzie żyją w czasach, kiedy nie ma informacji internetowych, gdzie wszystko można sprawdzić, przez cały tydzień. Mówione było limit kategorii wagowej super średniej 168. A dopiero jak się okazuje, że po raz kolejny nie zrobił wagi, gość łapany trzy razy, na różnych lewych rzeczach. Chavez to się podaje, że panowie się już na ten umowny limit zgodzili. Słyszę, że jakieś tam poważne pieniądze, słyszałem sumę 3 miliona, nie wiem czy prawdziwą, czy nie, ale taką sumę słyszałem, zapłacił Tim Chaveza Jacobsowi za to, żeby ten nie powiedział, słuchaj, umawialiśmy się na inną kategorię wagową, także 3 miliona dolarów już jest bogatszy Jacobs w tym pojedynku. Nikt, to również słyszałem od ludzi, którzy naprawdę mają pojęcie, co się dzieje, nikt w teamie Chaveza nawet nie przypuszcza przez sekundę, że on zrobi tą kategorię 168 funtów, czyli super średniej limit, i od razu nastawiali się na to, że tak to będzie wyglądało, że będziemy musieli odpalić z tych milionów, które dostajemy nie wiadomo dlaczego zupełnie, bo kim jest Chavez. Chavez nie jest nikim od 4 lat, kiedy wyjaśnił go Andrzej Funfara. To jest taka jest prawda. Ale no, prawa do rządu, nie wiem, są prawami, których nikt specjalnie nie rozumie. Ja w każdym razie na pewno nie i nikt zdrowomyślący nie. Byli przygotowani, że tą kasę muszą zobaczyć. To jest główna walka wieczoru w Phoenix. Ale jestem wam winien typ na ważeniu. Wyglądało to, bo są dwa ważenia. DAZN zaczyna to robić, to co robi w UFC. Zresztą nie tylko DAZN. Jedno normalne ważenie, później tak zwane ceremonialne. Panowie wyglądają dobrze, a ten wciągający brzuch Chavez Jr. to mi w ogóle rozbawia do łez.
facet, no już wiemy ile ważyłeś, no nie wciągaj tego brzucha, bo to żenujące, znacznie silniej wyglądał, lepiej przygotowany, który był poniżej limitu, Chavez, poniżej limitu był w tym pojedynku Daniel Jacobs, wygrał tą walkę między 7 a 9 rundą przez KO i dobrze. Ale niestety to nie będzie ostatni raz, kiedy będziemy mówili o Chavezie Juniorze. Następny pojedynek, zdecydowanie sportowo najlepszy pojedynek tych trzech dni, piątek, sobota, niedziela, czyli drugi pojedynek Jermela Charlo z Harrisonem, z Tony Harrisonem. Dla mnie Jermel Charlo to jest ten gorszy Charlo, nie tylko dlatego, że nie jest trenowany przez Ronnie Shieldsa, ale w każdym razie dla mnie jest ten gorszy Charlo. Walka o tytuł Mistrza Świata. Szkoda, że tak późno, bo przypomnę, ten rewanż miał się odbyć już chyba w czerwcu, ile dobrze pamiętam, natomiast kontuzję tuż przed odniósł stan Tony Harrison, przez cały rok nie walczył. Gdyby ta walka odbywała się w czerwcu, postawiłbym na Harrisona po raz kolejny teraz. Rok bez walczenia, kontuzja i tak dalej. Za chwilę mój typ, jeden i drugi pan stawia na knockout Harrison. I to jest chyba, trochę w tym prawdy jest, mówię, ja po prostu jestem zdecydowanie lepszym atletą. Ja jestem pięściarzem, pokonałem go na ringu, ale pokonałem go na boisku koszykówki, baseballu, futbola amerykańskiego czy czegokolwiek. Po prostu jestem lepszym atletą, a on jest kimś, kto się dobrze nauczył boksować. Zwróćcie uwagę, może być szybki knockout. Nie bardzo w ten szybki knockout wierzę. Tutaj bokmacherzy mają zdania raczej tak, no nie tyle podzielone, to 3-1, natomiast widzę przez ostatni tydzień zmiany, jakieś tam pieniądze płyną na Harrisona, moim zdaniem ten pojedynek wygra Jermel Charlo na punkty, także tutaj stawiam punktowe zwycięstwo Jermela Charlo na tej samej gali, pojedynek, który nie powinien się odbyć, jeden z tych, niech policzę, dwóch, które nie powinny się odbyć, a mianowicie Efa Jagba kontra Jago Kiladze. Jago Kiladze, domyślam się, że jest na gali, dlatego że jej promotorem, organizatorem tej gali jest TB Promotions, Toma Browna, który reprezentuje Kiladze, bo ja nie bardzo rozumiem, jak pięściarz, który ciągle dostaje walki telewizyjne, który przegrał 3 ostatnie walki i jedną zremisował. Taki to jest dorobek Jago Kiladze. Ronnie powiedział mi, że to, nad czym trenują mocno i trenowali, będzie widać, czyli ciosy na korpus. Mówi, wcale mi się nie zdziwił, jakby skończył go ciosem na korpus Efa Jagba. Ja myślę, że pewnie tak się stanie. Także stawiam tutaj na zwycięstwo, a jakby gdzieś koło czwartej rundy. Podobno poważne testy dla Kiladze dochodzą, nie dla Kiladze, bo poważne testy to już były, między innymi z Adamem Kornackim, jak to się skończyło, to wszyscy wiemy, poważne testy dla jakby około maja, czerwca 2020 roku, podobno pierwsza 30 światowego rankingu, no to było już do przodu, kibicujemy jakby w porządku gości. Pojedynek, który absolutnie, zdecydowanie nie powinien się odbyć, a już na pewno nie jako główna walka wieczoru, a mianowicie Daniel Dubois. Znacie moją sympatię do tego zawodnika, właściwie nie do niego, tylko do jego umiejętności. Dla mnie to taka wersja 2019 roku Mike'a Tysona. Oczywiście nie porównuję go, proszę mi nie skakać po głowie, zaraz Garnek porównuje jakiegoś Dubois z jakimś, czy z legendą boksu. Niczego tutaj Garnek nie porównuje. Taka jest, jakbym miał kogoś porównać, ten dynamit pięści, to przyspieszenie, a umiejętność skrócenia dystansu i złapania rywala tam, gdzie chcesz go złapać, to Dubois, młody chłopak, absolutnie jest na tej drodze, żeby mógł to pokazać. Wielu pięściarzy twierdzi, że w ciągu 2-3 lat to on może być tym, który zdominuje wagę ciężką. No, w walce przeciwko Kiyotaro Fujimoto specjalnie tego nie zobaczymy. Przypomnę, że Fujimoto to jest ten sam pięściarz, który dwukrotnie odmówił walki z Tomaszem Adamkiem za większe pieniądze niż zarabia u siebie. Przemyślcie to przez chwilę. Gościu dwa razy odmówił walki z Adamkiem.
nie odmówił walki z Danielem Dubois. Oczywiście, że za większe pieniądze, ale to wam coś mówi. Adamek wtedy, jak Fujimoto podziękował, to zakontraktował Haumono, który wygrał z Fujimoto przez KO. No natomiast jakim sposobem jest to sankcjonowane przez organizację WBC, bo to jest WBC Silver, albo organizację WBO International, to ja nie mam zielonego pojęcia. Ostatni przeciwnik Fujimoto, gościa, który przychodzi na konferencje prasowe z misiem Panda. W Londynie robił sobie też takie wesołe fotki, wrzucą wam w tej chwili. Ogólnie zabawny gościu. Ostatnie dwie jego walki z killerem pod nazwą Sutat Kalek. Kalalek. Czyli nie Kaleka, tylko Kalalek. Sutat Kalalek z przepięknej Tajlandii. 437 i Cruiser. Tak, dobrze usłyszeliście. Dwa ostatnie pojedynki rywala Daniela Dubois odbyły się z kimś, kto jest na 437 miejscu jako cruiser. To jest na pierwszym miejscu w Tajlandii, ale tam jest trzech jest sklasyfikowanym, więc idę po bandzie maksymalnie, bo to jest joke. Bo to absolutnie bez dwóch zdań jest joke. Nie wiem, trzecia, czwarta runda, może pierwsza. Tak to absolutnie widzę. I ostatni pojedynek Rosji, Tabizom Ciunu kontra Denis Lebediew. Denis Lebediew ogłosił już zakończenie kariery, po czym doszedł do wniosku, że tej kariery kończyć nie będzie. Nie walczył przez ponad rok, w rankingach go nie mam. Ciunu jest na przykład w BoxRec-u na siódmym miejscu. Ja Mczunu zapamiętałem z takiej ultra nudnej walki, bo z Mczunu trudno dać dobrą walkę. Widziałem go w 2016 roku, jak walczył z Aleksandrem Usykiem. I Usyk tak naprawdę męczył się z tym Mczunu. Nawet pamiętam, że komentatorzy HBO mówili, że to już gorszego gościa mu nie można było wybrać na ten debiut w Stanach Zjednoczonych, bo z Mczunu nikt nie wygląda dobrze. Bo jest to taki pięściarz, który klinczuje, nie lubi wymian, zada jeden cios, przylepi się do ciebie, ty go trafisz jednym, to on się zakryje. Ciężko dobrze wyglądać. Bukmacherzy niechętnie tą walkę obstawiają, dlatego że no, co możemy powiedzieć o kimś, kto ogłosił przejście na emeryturę, czyli Denisie Lebediewie. Jakiś powód musiał być, że Denis zdecydował się, że nie, to ja jednak kończę tą zabawę z boksem. Jakiś powód musiał być. No, powód jakiś uległ zmianie, no bo tutaj oczywiście kolejny z pasków, tym razem WBC Silver dodany. Ta ostatnia walka Lebediewa z Wilsonem w Monte Carlo. Wilson wypadł zdecydowanie lepiej, niż można się było spodziewać. Pamiętam, oglądałem tą walkę i mówię, no, Lebediew, to może już raczej wygrałeś, ale może raczej dał sobie spokój. Teraz okazuje się jednak, że coś go tam ciągnie poza pieniędzmi. Trudno przewidzieć. Ja mimo wszystko dam Lebediewowi. Mimo wszystko dam na punkty, mimo że tak jak wspomniałem, jeśli mielibyście jakieś walki obstawiać, to obstawiajcie każdą z tych, które do tej pory wymieniłem, no bo tutaj jest ci, którzy nie lubią tracić pieniędzy w zakładach, to zwykle nie obstawiają walk, gdzie jest sporo niewiadomych. No tutaj osoba Denisa Lebediewa jest jedną wielką niewiadomą, bo nie mamy zielonego pojęcia, w którą stronę to pójdzie. A to by było na tyle. Przedświątecznie, na luzie, proszę oglądać, wybrać to, co wam dokładnie, co wam dobrze pasuje. Miejmy nadzieję, że do następnego vloga już te sytuacje z Michałem Cieślakiem się jakoś wyjaśnią. Będzie można w jedną czy w drugą stronę, nie wiem, cokolwiek planować. Na razie wam planuję spokojnego ostatniego weekendu przedświątecznego. Do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie.